No to by było bezpłatne. Miejsce trzecie podczas proroku zajęli Damian Łata i Michał Grudziński. W tym czasie się uzgodnią puchary. Ja tylko powiem jedno słowo. Muszę Państwu powiedzieć, że jak był piątek, czyli dzień przed memoriałem, to wydawało się, że te ulice białe nie uda się odśnieżyć.
ten śnieg, ta ilość śniegu faktycznie spowodowała, że staliśmy się już nie Monte Carlo, ale według mnie blisko Monteveros byliśmy. I to faktycznie robiło takie wrażenie. Także w ogóle dziękuję, że wczorajszy dzień się odbył, bo tym wszystkim ekipom, które zajmowały się przede wszystkim kwestiami porządkowymi, przygotowaniem tras, jeżeli pozwolicie, to zaraz wrócimy do wręczenia, ale dla tych wszystkich, którzy pracowali ciężko na drogach, myślę, że gorące brawa się należą. Pan burmistrz mi upiekł, bo chciałem prosić o Boże Słowo Gospodarza właśnie. W tym czasie wyrównaliśmy zamieszanie z pucharami. No i chwila dla fotoreporterów.